To już pewne. Jeszcze w tym roku zostanie zakończony drugi etap budowy ulicy Pańskiej w Brynicy. Burmistrz Zbigniew Piątek właśnie podpisał umowę z wykonawcą na realizację tej inwestycji. Na budowę ulicy Pańskiej mieszkańcy tej części gminy czekali od 40 lat. Mieszkańcy ulicy Pańskiej już niebawem będą mogli zapomnieć o potężnych dziurach i wszelkich niedogodnościach. Zapowiadana przez władze gminy budowa drugiego etapu ulicy Pańskiej dosłownie lada dzień stanie się faktem. Pierwsza część ulicy Pańskiej została wykonana w tym roku, na początku bieżącego roku. I tak jak zapowiadałem, że do końca roku skończymy tą drugą część i tak się właśnie stanie. Została podpisana umowa z wykonawcą i do Świąt Bożego Narodzenia w tym roku ten kolejny odcinek 500-metrowy zostanie skończony, więc ten ważny ciąg komunikacyjny, który łączy dwie gminy, gminę Piekoszów i gminę Strawczyn, zostanie dokończony i naprawdę użytkownicy tej drogi, drogi gminnej w Brynicy, naprawdę będą mieli dobre warunki do jazdy i bezpieczne warunki do jazdy. W ramach drugiego etapu prac nowa droga będzie wybudowana tu na długości 0,5 km. Wykonawcą generalnym inwestycji jest firma Albut. Zadanie to będzie kosztować 600 tysięcy zł, z czego blisko połowę pokryje pozyskane przez władze miasta i gmin Piekoszów dofinansowanie rządowe z rezerwy budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych. Warto przypomnieć, że w pierwszym etapie ulica Pańska zyskała asfalt na długości blisko kilometra. Koszt tej inwestycji opiewał na kwotę ponad 622 tysięcy złotych. Mieszkańcy już korzystają z nowej, bezpiecznej i komfortowej drogi. Myślę, że mieszkańcy będą wdzięczni za tą drogę, bo naprawdę ona była już od bardzo, bardzo dawna, od 40 lat, jak tutaj mieszkaniec mówi, który oczekuje na ten remont, bo tu naprawdę po każdym deszczu nie da się przejść, przejechać, jest dziura na dziurze. Poza tym, no naprawdę nie mogą mieszkańcy czy matki z dzieckiem po tych dziurach przeprowadzić wózek z małym dzieckiem, bo tu nie ma komunikacji lokalnej ani podmiejskiej, więc posługujemy się własnymi komunikacjami, czyli samochody, rowery, co kto może, tak? I dlatego jestem wdzięczna, że dojdzie do skutku właśnie ten remont. Nowa ulica wybudowana od podstaw jest nie tylko infrastrukturalnym ulepszeniem, ale także realizacją marzeń mieszkańców o lepszej jakości życia. Bardzo długo, tak jak tutaj sąsiad powiedział, około 40 lat. Droga, jak widać, była bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Zimą deszcz, błoto, latem tumany kurzu. Nie dało się okna tworzyć. W tej chwili ten odcinek, który jest już wybudowany, bardzo fajnie się po nim jeździ. Jako rolnik też będę mógł jechać maszynami, nie psując nic, zawieszeniów czy czegoś. Także myślę, że powinniśmy być tutaj wdzięczni za to wykonanie tej drogi. Jeden odcinek już powstał, drugi mam nadzieję, że powstanie, skoro spotkaliśmy się tutaj. Wszystko wskazuje na to, że ulica Pańska w Brynicy zyska nowy asfalt na całkowitej długości blisko 1,5 km. Zakończenie drugiego etapu prac planowane jest jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, co bez wątpienia jest doskonałą wiadomością dla wszystkich mieszkańców Brynicy.